Witam na kanale telewizji Cybina. Mam na imię Robert. Pasjonuję się przyrodą. Słuchajcie, czy wiecie, jaki gość do nas tutaj przychodzi? Ikona polskiej przyrody, słuchajcie. Czy należy się go bać? Jakie są zasady, kiedy spotkamy tego zwierzaka? To dzisiaj właśnie zapraszam. Canis lupus będzie z wami. Spotkałem, słuchajcie, tego zwierzaka już podczas studiów. Wybrałem się do słynnego zakładu doświadczalnego w Stobnicy. I tam, słuchajcie, w klatce, nigdy go nie zapomnę, byłem między wilkami. To zapadło mi w pamięć, przeszyło, słuchajcie, całe moje ciało. I myślę, że każdy z nas, może nie doświadczycie nigdy takiego czegoś, ale każdy z nas chciałbym, żeby miał takie właśnie momenty, kiedy spotykamy się z przyrodą, że właśnie ona nas dotyka tak do głębi. I dzisiejszy odcinek, który właśnie będzie o tym naszym wilku, jest o tyle ciekawy, że spróbuję wam przede wszystkim powiedzieć, jak odróżnić na przykład taki trop wilka. Ostatnio zaobserwowano, słuchajcie, w Wielkopolskim Parku Narodowym też ten trop. No i kiedy będzie na przykład na śniegu w błocie, kiedy będziesz miał aparat, to na pewno zrób zdjęcie, ale gdy tak ogólnie porównamy sobie trop wilka do psa, domyślacie się pewnie, tak, ten tutaj trop, to jest trop wilka, widać większy, szerszy, dłuższy, tak? Tak w skali 1 do 1, zobaczcie. Porównajmy do mojej dłoni, tak? Naprawdę sporej wielkości. Widać te poduszki, prawda? One wiadomo służą do amortyzacji tego biegu. Życzę wam, żebyście naprawdę pasjonowali się każdym śladem, ale może właśnie spotkacie też ten trop, skoro tych wilków jest coraz więcej w zachodniej Polsce. Jak pamiętam, słuchajcie, w samym tylko zachodniej ścianie w Lubuskim w ciągu 2 dekad ich liczba wzrosła prawie o 350 sztuk. Dużo czy niedużo, o tym można pisać książki, ale skoncentrujmy się może na najważniejszym, bo słyszymy teraz coraz więcej opowieści, a że tutaj pogryzł jakiegoś psa wilk, a że jest coraz bliżej naszych domostw. Chciałbym, żebyście włączyli taki zdrowe myślenie. Przede wszystkim każdy zwierzak boi się człowieka. Wilk też panicznie się go boi. I jakie, słuchajcie, są zasady? To spotkamy go, co wtedy należy robić? Czy się go bać? Uciekać? Jest kilka takich wskazówek. Po pierwsze, słuchajcie, nie wiem, czy wiecie, ale człowiek ogólnie doskonale widzi kolory. Natomiast jak myślicie, czy wilk widzi kolory? Absolutnie nie. On jest daltonistą, można ogólnie powiedzieć. Doskonale czuje, węszy, tak? Ale może być tak, że my go pierwsi spotkamy gdzieś na szlaku, będzie sobie stał, słuchajcie, na długiej jakiejś przecince i on będzie stał, patrzył na nas, my na niego, no i się tak będziemy zastanawiać. Może będziemy sobie w głowie myśleć, on chce nas zaatakować. Słuchajcie, ale wyobraźcie sobie, że on może jeszcze nas nie dostrzegać. On patrzy, dopiero jak może ruszysz tą ręką, zamachasz rączkami, wtedy on, słuchajcie, czmychnie od razu. Tak to jest.
tym wilkiem, że my się go niepotrzebnie boimy. Mogę wam powiedzieć, słuchajcie, że jest taka Światowa Organizacja Ochrony Przyrody, Unia Ochrony Przyrody i tam jest taka komisja, która zajmuje się też dzikimi zwierzętami i oni określili, słuchajcie, taki alarm, taki dystans, który powinien, no może wtedy nas, powinna nam się zapalić czerwona lampka wtedy, jak będzie ten wilk w odległości, dajmy na to 30, czy minimum 30 metrów, tak? 30 metrów, a to jest naprawdę niewiele, ale czy to będzie tak, że za każdym razem wyjdziesz w las i od razu spotykasz wilka i od razu on chce cię zaatakować? Nie, absolutnie nie, słuchajcie. Pamiętajmy o tym, żeby umieć spacerować na przykład z tym psem. Tak jak idziemy do lasu i słyszymy, że w Puszczy Zielonce są wilki, to miejmy go na smyczy, tak? No przecież dbamy o nasze zwierzę, tak? O naszego pupila. Nie chcemy, żeby mu się nie stało. Tak, wiemy, że on pięknie słucha nas, no ale słuchajcie, jak on zobaczy coś w lesie, może ten pies i akurat będzie przechodzić wilk, to może pobiegnie za nim i mamy psie. Chciałbym, żebyście na to zwracali uwagę, bo może gdzieś mieszkamy w pobliżu lasu, tak? I mamy to obejście, mamy działkę, no to zastanówmy się, warto pewnie z tego psa jednak może nie zostawiać luzem na działce, jednak schować go, tak? Uważajmy też oczywiście z pożywieniem, to jest, jak wszyscy alarmują, tak? Zwierz ciągnie tam, gdzie coś zwęszy, tak? No jeżeli byśmy zostawiali mnóstwo jakichś odpadków zwierzęcych, tak? No to też dzikie zwierzęta to sobie zwęszą, a więc uważajmy na takie rzeczy. Pamiętajcie, że zawsze spokój jest najlepszym ratunkiem, tak? Przy każdym spotkaniu, nie tylko oczywiście z wilkiem. Ja to powiem wam, że tak naprawdę mam ogromny respekt do każdego zwierzaka, jak go spotkam. Kiedyś, słuchajcie, zawsze sobie przypomnę pierwsze spotkanie z taką sarną z odległości 20 metrów. Ja ją zaskoczyłem po prostu. Podszedłem bardzo blisko. Ona mnie zbyt późno zobaczyła i się zdziwiła, słuchajcie, co ja tu robię. No i patrzyła, nie odskakiwała, nie odbiegnęła, tylko stała wryta. Czasami tak jest, że zwierzę, jak was spotka, czasami słyszę takie opowieści, nawet jakiś wielki niedźwiedź i zaskoczy go coś. Tak, on będzie stał wryty. I tak to może być, a my się boimy. My go nie znamy, dlatego życzę wam, żebyście, słuchajcie, wzięli sobie może taką lekturę o takim wilku, albo przewartowali jakieś strony o wilku i poczytali o nich. Naprawdę mnóstwo ciekawych informacji jest. A to, co słyszymy, w większości przypadków to są fake newsy. Myślę, że każdemu z nas zależy na tym, żeby chronić zwierzęta. Słyszymy o tym, jak katastrofalny jest tak ten stan naszego środowiska, klimatu i tak dalej, więc każde zwierzę jest ważne. Mucha, pszczoła, niektórzy mówią nawet każdy komar, tak? No i ten wilk, słuchajcie, naturalny selekcjoner naszej zwierzyny płowej, tak? Czyli saren, jeleni, dzików, czyli można powiedzieć, że nikt go nie zastąpi. Doskonały, wyrachowany zabójca, tak, tak, ale nie człowieka. Z tego, co pamiętam, słuchajcie, na kartach książek jest udokumentowanych w ciągu od 2000 roku, no może kilka przypadków na świecie, słuchajcie, gdzie one zaatakowały gdzieś jakiegoś człowieka. Częściej słyszymy o tym, że niedźwiedź zaatakuje, jakiś kojot, tak? Nie wilk, nie wilk. Nie należy się go bać, po prostu podejść na chłodno, oczytać się, poszukać, powertować, zaciekawić się. Życzę wam, abyście się zaciekawili tym zwierzakiem, bo to jest taka okazja, jeżeli słyszymy, że jest ich coraz więcej. Może spotkasz taki właśnie gdzieś trop w lesie. Pamiętaj, mieć zawsze aparat wtedy. Ja powiem wam, że nawet biorę ze sobą ten gips zawsze, bo jak jest fajny odcisk, no to robię sobie taki odlew i zachowuję
na moich półeczkach takie właśnie różne odlewy zwierząt, tak? Więc to może być takim waszym może i hobby. Zapraszam was do oglądania naszych odcinków. Postaramy się wam pokazać jak najwięcej ciekawych informacji. Jako ciekawostkę wam powiem, właśnie ostatnio spotkałem wczoraj wawrzynka wilczołyko. Tak. Chroniony rośliny tu w Dolinie Cybiny. Trzeba tylko szeroko otworzyć oczy, być zawsze zaciekawionym i otwartym. A więc oglądajcie nas, słuchajcie, łapki w górę, subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć.